Wracamy do tematu nowych zasad rocznych rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym. Od 15 lutego rusza e-PIT. W tym roku po raz pierwszy administracja skarbowa przygotuje osobom fizycznym roczne zeznania. Jak już informowaliśmy, będzie można do nich zajrzeć, będzie można je zmienić, ale co w sytuacji, gdy do zeznania nie zajrzymy, a wykaże ono, że nasze wpłacone zaliczki nie pokrywają należnego podatku? Do podatników, u których w zeznaniu wystąpi podatek do zapłaty, a których właśnie rozliczył Urząd Skarbowy, będą wysyłane informacje. W tej informacji będzie podany numer rachunku bankowego i kwota do zapłaty. Ten podatek trzeba będzie uregulować w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiej informacji. Informacje te będą oczywiście wysyłane do podatników po 30 kwietnia w terminie właśnie miesiąca. Przy czym za okres od dnia tego 30 kwietnia do upływu tego 7-dniowego terminu na zapłatę podatku nie będą liczone odsetki od zaległości podatkowych. Ogromne zmiany zostały wprowadzone również w przypadku, gdy to Urząd Skarbowy będzie nam winien pieniądze. Ustawodawca bowiem postanowił premiować tych, którzy rozliczają się elektronicznie. Zwrot z zeznania złożonego właśnie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wyniesie 45 dni, a nie 3 miesiące, tak jak jest w przypadku zeznań właśnie złożonych w formie papierowej. Warto zatem sięgnąć do elektronicznego rozliczenia, bo czas odzyskania nadpłaty będzie aż o połowę krótszy. Kolejna istotna nowość dotyczy podatników posiadających kartę dużej rodziny. W ich przypadku zwrot podatku nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia zeznania. I tu już bez względu, czy to zeznanie zostanie złożone w formie papierowej, czy elektronicznie, to tutaj będziemy dokonywać zwrotu w terminie 30 dni. Przedsiębiorców, którzy są wprawdzie jeszcze poza nowym systemem rozliczeń dokonywanych przez Krajową Administrację Skarbową, ucieszy fakt, że jeśli rozliczą się z fiskusem elektronicznie, to termin zwrotu nadpłaconego podatku również wyniesie 45 dni. Jak się dowiedzieliśmy, objęcie przedsiębiorców systemem rozliczania podatku dochodowego zeznaniem przygotowanym przez Krajową Administrację Skarbową zaplanowane jest na przyszły rok.